O, już widzę. Witam na moim kanale Fishing Planet Rosja. I tutaj dopełnią siateczkę sumami, jeśli będą brały. I następny dzionek idę szukać białej ryby, a konkretnie wzdręgi i rozpióra, które jeszcze mi brakuje. Może się uda, zobaczymy. Oczywiście w unikacie mi brakuje. Dobra. Półtorej godziny z lekkim haczykiem. 77 kilo niecałe do pełnej siaty. Zobaczymy. Co mi tu pika? Kolega unikacika w obłe, tak? Tak. Ładna, ładna, ponad kilo. No i która? O, coś jest, a nawet żyłki nie. Mogę, mogę, dobra. O! Tylko nie chcę rekina. Aj, na raka. To tak, nie zmieniałam tutaj, dobra. No nie, czyżby rekin? Serio? Na raka? Czy to są? Chyba rekin. Ale muruje. No to jak? Kurde, rekin, no. Nie chciałem ci łapać. Chodź, kolego, chodź. Na raka, no. Coś takiego. Ale rekin. Thank you.
Ok, to chyba będzie w miarę. Jest w miarę dobrze ustawione. Tak. Znowu chajwicza sterwentka numer 3, tak? Można ciąć, obyś nie był rekinem. Elegancko. A tu jest ryba na pozostałych dwóch wędkach. Okej, dobra. Dobrze. Także do 5 rano i już uderzam na białą rybę. Szukać zdręgi i szukać rozpióra. Czy rozpióra? Ta ryba się nazywa jak tutaj? Rozpiór. Rozpiór. Dobra. Mogę tu mogę podkręcić? Mogę chyba, tak? Ta wędka jest do przebudowy. A z heavy chesterem niestety nic zrobię, bo nie ma takiego przeponu. Ale to mogę jeszcze przebudować. I prawdopodobnie tylko przyjadę następnym razem na dwie gruntówki, to chyba chester chyba zostanie w domu. Teraz powinien być sum. Ale dziko. O, ładny, ładny, ładny będzie kolega. 39 kilo. No elegancko, elegancko. 4000 gotówki. No zajebiście. Zajebiście. Trzecia w noc. Zbranie już, 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 już. Muszę ustawić od razu. Dobra. Elegancko. Medal 18,5 kg. Zajebiście. Zajebiście. Dwadzieścia 4 kilo, niecałe do pełnej siaty.
Granie widmo. Trzeba zaczekać. A ja bym chyba sobie bym zrobił jedną taką rzecz. Skoro i tak tutaj czekam. Ciekawe, czy wolny weźmie w nocy. Właśnie to chcę sprawdzić. Zmniejszymy grunt. O! Dzwonka nawet nie było. Interesting. To szale, to się mnie trochę. Wystraszył mnie troszkę dziadno. Dzwonka nie było, nic o. Czyli biorą. Czwarte rano. Ładny medal. Tysiak, zajebiście. Zajebiście. Na rzece Tyber we Włoszech to by było to Uni. Bo tam unikaty od 6 kilo. A tutaj 7-kilowiec jest medal. Nieźle. To ja może bym przerzucił w takim razie zestawy, skoro nic się nie dzieje. Zaraz piąta rano.
No jeden ładniejszy sum wystarczy, no do pełnej siatki, wszystko. Na piątce jest zawsze, czyli na katbokserze, tak? Dobra. Dobra, zwinę tego zwinę spławik, bo tutaj może ten coś czuję, że będzie branie za chwilę. No, rzućmy, no. No dobra, może zróbmy tak. Elegancko. O, dzwonek był.
Dobra, ściągajmy to. Blisko, no dobra, niech będzie jako głębokość 7 metrów. Trochę blisko, no ale niech będzie. Diskoteka, kurde. Już chyba raczej nic nie weźmie. Mapa i będę szedł w miejsce tutaj, dobra. Chociaż jedna ryba. Chyba nic z tego będzie. Możesz dzwonić. No i trzeba będzie pomału się zwijać. Jak brania będą? Z rana? Słońce, tak? Za 183 kilogramy, niecałe 20 tysięcy. Dobra.
Schowaj. 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 Jest jeszcze zanęta? Jest. Tu będzie ochotka. I tu będzie żółta larwa. Jak zanęto stoję? Jeszcze jest. Ile ważność? Elegancko, dobra. Teraz czeka mnie długi spacer. Długi 11-minutowy spacer czasu, oczywiście łowiska. Jakieś nie wiem, ze 3 minuty. Długi spacer. Kład by się kurde tutaj przydał jak nic. Tu? Elegancko, dobra, na miejscu. Na miejscu. Sprawdzę tylko jedną rzecz. Jaka tu jest głębokość w ogóle?
O rany, o 8-9 metrów prawie. Ja, pysny gwint. Ona głębina. Zobaczyć, co ta bojka z ciosą tutaj? Chyba. Chyba z ciosą tutaj ta bojka jest. Tak, mi się coś wydaje. Tu też 8,80. Trochę płucej, rany boskie. Bojka ta najbliżej mnie to jest co? Unikatowa wobła. Unikatowa wobła. A tu jest co? Ciosa i leszcz. Czyli ciosa po tam, dobra, okej. O kurde. Ale boleń. Jesteśmy we dwójkę, tak? Gdzie jest znajomy? To tutaj, gdzie jest ten? Kleń, Jaś, kajak. Spin. To pewnie na wyspę. Raczej. Na wyspę. Robić drzewo. No kurde, blade, jak siadają te uniki. Ja pierdzielę, no ładnie. Nadalowa ciosa. Aha. Nie zacinę czegoś takiego. Dobra. Rzucam 20 metrów lewa, prawa. Aha, ich boję.
Jest co? Dobra, to usunę. O kurde. Zerwał żyłkę znajomy. No niedobrze. Niedobrze. Ale podzielił się znakiem. Znajomy kolega, dzięki ci serdeczne, otrzymane znaki. 24 gramy haczyk 3-0. Uch, to ciekawe. Umie znak. Okej. Okay. Zajebiście. Zajebiście. Dzięki serdeczne, Marget. A zobaczmy, czy coś jeszcze na tej bojce jest napisane. Nie, pogody nie ma. O proszę, czyli nie 42 grama, a 24. Interesting. 11 kilo. No i o takiego będę walczył. Pogoda. O. I tutaj tak. I tutaj o kolega fajnie dzieli się informacjami, a nie jak ostatnio ciągał znajomy unikatowe sandacze. Gdzie tutaj są sandacze? W wodzie. Nie patrz na szczyty brań. Aha. Okej. Okay. Słońce 8 rano, tak? A tu co za nędy nie ma? Załóż. Czemu tu tak przypomnij i na czerwono jest? Zaraz, zaraz. 15 i 25 gramów. Coś mi tak szybko przypomnę, muszę przypom założyć nowy. Przypom muszę założyć nowy. Bo się zaraz zerwie. 18. Przypon 18. Załóż. Na 85. Kurwa wodna. Żeby szybciej jak żyłka schodził.
Coś jest. Okoń na larwę. Nieźle. Nieźle. Tu jest wobła, tak? Jak tu jest wobło, to ja to bojko usunę. Dobra. Spróbujemy. Może gdzieś tu. O, tu branie jest. Okej. Już. Ale się wędka wygięła. Jesus. No to pewnie będzie leszcz raczej. Pewnie będzie leszcz medalowy. Albo unikatowy. Ja nie poleszcza. No. Czyli on w kilku miejscach jest. Wow. Zanęta, no tak, tak. Tak, kolego, tak. Czyli nie tylko tam, co zaznaczałem. Ochotkę chyba zaraz zmienię. A jakie wiadomości dostałem? O, siema Przemek. No na razie takie biorą. Na razie takie biorą. Na 30 levelu? No to kolega DLC sobie kupił. Tak jest. Kolega sobie DLC kupił. No pięknie. Rewelacja. Ponad kilo, zajebiście. Zrobiłem zdjęcie.
Zrobię. Zajebiść. Unikatowy krąb. Postawię na razie tymczasowo boje. Zobaczę na to wzdręga, wzdręga i rozpiór, tak? Na co to będzie brało jeszcze? Matkila, bardzo ładnie. To jest bojka z jakim leszczem tutaj? 3 kilo. Usuń. Tu jest bojka z jakim... Aha, dobra. Niech weź. Wow! Odłóż. Co to leszcz? Jak to głęboko będzie, ciekawy jestem ja. O kurde, to będzie więcej jak 8 metrów, więcej z 10. O kurde, 10,70. Ja pierdzielę. Jeszcze poluknę. Czyli mniej więcej tu, gdzie moja boja postawiona. Okej. Okej. Dobra, co jeszcze z bojek mogę usunąć? Tutaj jest ciosa. Tu jest boleń, tak? Jest tutaj boleń, zgadza się. Sum i bieługa. Czyli w zasadzie do usunięcia nie mam nic, nie.
Coś takiego. Zmień to. No a co ten rozpiór jeszcze bierze? Kulki kaszy, ochotka, biały robak, czerwony robak, larwy łaśpca. Próbuję larwy łaśpca. Próbujemy larwy łaśpca założyć. Sunęta jest, jest. Jest i wzdręga. No proszę bardzo. Pięknie. Trzeci unika z tego samego miejsca, nie? Haczyk zmieniam. Wzdręgi i rozpiora potrzebuje. Wzdręgi i rozpiora potrzebuje. O, tu coś małego będzie.
coś malutkiego. Mały okoń. Stręga mała. Ale jest. Ale jest. Dobrze, dobrze. I na larwy łaśpca też bierze. A ten rozpior. Kulka kaszy, man, mi brono, żółte larwy. Larwa łaśpce, jeszcze rosówki, biały robak. Niczego barabanisz. Teraz ty barabanisz. Stręga, kulki ciasta, pęczek, kulki kaszy manny, ochotka. Trzecia wędka by się przydała, jak nic. Co tu tak dziwnie bierze? Zanęta jeszcze jest? Nie ma. A. Bo do tego koszyczka nie wejdzie. Dobra. Do tego koszyczka nie wejdzie. Zapisz. Damy całość. Czyli 250 i...
Zmyłka. Aha, guzik. Troszeczkę gdzieś na prawo, może następny rzut. Gdzie ona się chowa? Stręga i rozpiór. Coś zobaczę. Czyli tutaj by można było spróbować. Ciągle Brutusa. I skoro tu takie są głębiny, to spróbować z tym sumem. Przecież to są potworne głębiny. To są potworne głębiny. Ściągaj to. Na bolenia zapolejmy później. Przecież tu są duże głębiny. Jak kondycja 35 tysięcy, 36. Dobra, załóżmy dyskaczek 8.0, niech będzie i załóżmy mięsko szczerzuj. Zobaczmy mięsko szczerzuj. To są przecież potworne głębiny, kurde, to nawet nie trzeba daleko rzucać. Nawet nie trzeba daleko rzucać, to są potworne głębiny.
To jak tu głęboko jest? Powiedz mi jeszcze. Tu jest branie, a tu zasłonę. 11,5 metra. O Boże. No to w ładny dołek trafiłem. Coś się dzieje na gruntowie. Coś się będzie działo na gruntowie. Dobra. Tam jest 11,5 metra głębokości ponad. Kosmiczna głębokość. I jest branie. To jest największa głębokość, chyba, jaką tutaj znalazłem. Jest branie, ewidentnie. To sobie postawię na tej kosmicznej głębokości bojkę, nawet jak to będzie mały sum. Czy to będzie może karp? Zaraz się okaże. Jest sum. 5,5 kilo. Ja sobie bojkę machnę. O, coś tam się chlapnęło nawet. Tak, poproszę. O. Ładny boleń. O rany. Dobra. A czy rekin kurde nie bierze na mięso szczerzuli? Gdzie ta białuga? Bierze kurde go no. Ajajajajaj, na te same przynęty co sum. Żaba też? Bez żaby. Przerzucę tą wędkę. Porcja jeszcze chyba na raz zanęty jest. O! Ale zanęta to nie jest założona, kolego.
Tutaj się cisza, przerzucę tą wędkę. Zanęta. Nie widzę, żeby ta zanęta była włożona. Poleś. Użyłeś zanęty, czy nie? No chyba jest. Dobra. Spróbujemy tu. Nie gram w Russian Fishing, bo Russian Fishing jest tylko na peceta, także nie. No rzuciłem jedną wędkę na suma właśnie. Rzuciłem na razie właśnie jedną wędkę na suma. Czy rozpór bierze na ochotkę? Teraz by zmienił. Larwy łaśpca, rozsuwa, ochotka. Niby bierze na ochotka. Biały robak jeszcze. Zaraz chyba białego założę. Nie, jeszcze tej podpórki na 4 wędki nie mam, gdyż ona jest od 50 levelu. Będzie po zanęcie. Spróbuję z białym. I ochotka potem. Gdzieś ten dziadyga siedzi. O, ładny.
Tuś koło mnie stoi ktoś. Aha. Aha, coś tylko uderzało w przynętę. Dziwnie to wyglądało. Tu jest brań. Medalowa w obuch. Mala przycinka. Dziesięć metrów. Tak, mam mikrofon. O!
Kurde, leszcz. Ciebie, kolego, nie chciałem. Biały robak. Co przyniesie? Przydnie, to pewnie leszcz. O, jeszcze lepiej. Sum na białego robaka. Zajebiście. Wszystko żerca, no. Wszystko żerca jest ten sum, kurde. O rany. Czyż biję na posankruła na jakieś unikaty? Na razie nie. Byłem przedwczoraj bodajże na Michigan. Łapałem unikaty. No kurde, brawo! Na tą rybę poluję.
Czyli do bólu ochotkę stosować, dobra. Chyba, że na dwie wędki na tą ochotkę się ustawić, bo rozpiór też chyba na ochotkę będzie brał. Białe robaki, okej. Czyli białe i ochotka. Czyli białe robaki i ochotka. Spójrz tu. O, metalowy rozpiór. A sobie dokładną bojkę na niego postawię. Może się uda dziada wyhaczyć. Mi się nie myliło. Dobra. Białe robaki i ochotka.
Rozprobiałe robaki, ochotka. Ochotka i białe robaki. Czy polecam Niemcy? Tak, fajne są. Fajne są Niemcy. Fajne, ale ciężkie. Sporo trzeba chodzić. Czterdzieści medal, czyli mój wczorajszy 4,60 to był tutaj najmniej i jest jeden z najmniejszych unikatów. No to wychodzi. Dobra. Te dwie rybki stąd tutaj kurczę dorwać. No może się uda, będzie ciężko. Tu ochotka założę. W takim razie. Pięknie. Coś tu się przestawię. Bo tutaj sporo, kilka gatunków w unikacie są, ale wzdręgi i rozpiora jeszcze nie. Aha, o. No kurde, wele. A to to samo. To idę. Zajebiście, kurcze. Znajomy. Do zanęty atraktora płciowego. To ja chyba nie mam. Nie mam, nie mam.
A, bo to ten z ochotką. Zaraz, zaraz, mi to nie przyniosło. Najpierw tu. I teraz. O, i teraz, i teraz, i teraz. Kurde, zajebiście. Ciekawe, czy wejdzie na imprezę. Pokój mi zmieni, kurde. Mapa. Otrzymane znaki. Mam jeszcze miejsce, mam. Rozpiór. Umie znak. Tu jest na co? Rozpiór. Okej. Aj, na tak, kurde, mamy, no. Cholera. No nie, zobaczę z tego miejsca. Super, kurczę. Tak, o pomost to ja rozumiem, a nie w wodzie. Dobra. Może z tej strony. Może nie będę, to jest ta druga, tak? Kurde, nie mam tego. No zobaczymy, może weźmie tak, kurka wodna. Może weźmie tak. Jak tu głęboko jest w ogóle? Siedem metrów.
Dobra. Siemka, Fini, siemka. I te sandały cykam. No, one się opłacają, one się opłacają i tam też czepaki również. Jak on mówił, atraktor? Atraktor płciowy z pizzy Roch. Atraktor płciowy z pizzy Roch, może on w sklepie będzie. A nie ma, chyba. Przyprawę Spicy Worms. Czy to jest Spicy Worms? Spicy Worms. Co? Black Kreischer to zanęta płciowa. Odłóż. Tam coś większego jest. Godzinę wymieniaj to za nętę, kurczę. Melasa też okej, okay, dobra. Po cholerę mi leszcz. Kurde bele, no. Jutro kupuję DLC z tym 70 kg siato za 20 zł. Wiesz co? Nie warto, bo na Emeraldzie się szybko do tej siaty sam dorobisz. Nie warto. Nie warto. No ale to jak chcesz, nie?
A jaką teraz masz siatę? To może na falko, ale jeśli mała siata, no to nie. Bo tam też można dobrze zarobić. Emerald też jest dobry. Spicyroach. Spicyroach zanęta, tak? Czy atraktor? Jest tam w sklepie. Spicy Worms. Big Brim. I nie ma tutaj. Białe robaki i ochotka. Dobrze. Na płocie. Aha. Jaka jest pogoda? Może spinningi będzie można też porzucać. Coś. Czyli wzdręga, wobła, płoć. Aha.
O! Myślę. Leszcz? Cholera. I Spisy roł, to ja tego. Ajajaj, no tak, przecież tu z rodziny Płotkowatek jest. No właśnie, właśnie, właśnie. Siemanko, dajmy to za chwilę. Chwilę jest troszeczkę w innym miejscu, bo tutaj mój dobry kolega podpowiedział, gdzie jest wzdręga i rozpiór, bo tam to medal i to bardzo rzadko, tylko nie mam atraktora tego, co trzeba, kurczę, no i zanęty, ale może na tym, co mam, może się uda. Spoko, spoko. Muszę zależy właśnie, żeby tą wzdręgę i rozpióra złapać. Tylko nie wiem, czy bez odpowiedniej zanęty i atraktora będzie to możliwe. Ale zobaczymy. Będzie ciężko. Będzie na pewno ciężko. Jest i ciosa. I białego robaka już nie zmieniałem, tak? Będzie rozpiór, czy nie będzie? Ciosa chyba to jest. Ha! Ale jazda. No nieźle. Nieźle. Zobaczę, czy ta bojka będzie się różnić, czy to będzie w tym samym miejscu. Mogę jeszcze postawić? Mogę. Umiej znak. To są podobne. Czyli tutaj wszystko może być, to wychodzi.
Dobra. Coś mi tu wysłał wiadomość, receptura za nędzę.
Z dobru znętu to te myślę, że prawie wszędzie rybę można ściągnąć. Coś w tym na pewno jest. Tylko że ja nie mam ani tego atraktora, ani tamtych zanęt dwóch nie mam. No nic. Jak się nie uda, to i tak będzie zjazd do domu. Muszę się przepakować ze sprzętem, wszystko ponaprawiać, to sobie podokupuję też inne zanęty. Wiesz co? Nie wiem, Damian, nic nie zauważyłem, nie mam pojęcia, co oni robili, co oni dodali. Nie przepisy. No, nie wiem, czy się uda bez tego atraktora i bez tamtych zanęt. No, zobaczymy, zobaczymy. Będzie się mylić, muszę to usunąć. To widać, nie będzie się mylić. I ciosa nie jest potrzebna. Do tego sobie założę może czerwonego tygrysa. Spróbuję, może jakieś sandacze się zaczepią, może bersz.
Okej. Mógł od razu. Coś niedużego. Może być bersz albo mały sandacz. Musiał wędkę będę musiał odłożyć, niestety. Raczej nie zdążę tego przyholować. Jeszcze mogę. Może się uda. Dajesz, 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 korek, dajesz. Mały sandacz, albo może bersz. Aj. Zjedzona przynęta z jedynki. Kurde, no. No nic, trudno. Ja chyba się przestawię na ochotkę i na żółtą larwę, może zamiast białego robaka, gdyż na żółtą larwę chyba 2 czy 3 medalowe rozpiory w innym miejscu złapałem. Trzeba jakoś kombinować. Dobra, odkładam. Bo znowu będzie przynęta zjedzona. Dobra, na co ja miałem zamieniać? Na ochotkę. Na ochotkę. To 20 po chyba, tak? Nie, to trzeba na trzecim biegu w takim razie będzie zwijać, bo to szoruje pod nie przynęta, tak. Dokładnie.
A i tu ochotka jest, to zmienimy tutaj na żółtą larwę. I brak zanęty. A już tamte nie mam, trzeba usunąć. To spróbujemy z tej. Okej. Dobrze, że teraz. Mogę z głowy mi wywiało. Ile za siatę? 6000. No to prawie na licencję zarobiłem. Prawie. Osiem tysięcy. Zanęty nie założyłem. Tu trzeba będzie przejść, kurczę, z odpowiednią zanętą. Dwie wędki muszę zmienić. Ojejku, ale rzut, no dobra. Będzie. Tylko nie leszcz, proszę. Ale wszystko na to wskazuje, że będzie kolega leszcz. Nie. Coś takiego, no. Coś takiego. Piękna. To jest trzecia chyba unikatowa wabła. Kilo 30. Piękna. Ciężko szła.
Oj, nawet nie zwrócił uwagi, tam chyba bez zanęty poszło. Tam chyba bez zanęty poszło już. Ojej, przycinki, no to będzie, jeśli z tych mniejszych ryb, to będzie jakoś unikatowo. Oby to był rozpiór albo wzdręga. Oby. Ja bardzo proszę. Bardzo proszę. Ojejku. Tu już unikatowego leszcza chyba w czwartym miejscu złapałem. I lin tutaj, coś takiego, i na żółto larwę jeszcze, no nieźle.
Aż ty małpo jedna. Znowu nie trafił, może to boleń. O, to było dziwne.
Ja pierdzielę. Miałem telefon, żona dzwoni. Toż to berż pod brzeg podpłynął. Kurde no. Ajajajajajajajaj. Szkoda. To on tu gdzieś siedzi. Tu gdzieś siedzi, kurde no. Ajajaj, no pod sam brzeg podpłynął, no. Czyli na to wychodzi, że nie trzeba na nie rzucać daleko. Zbranie. Ojejku, nie tak rzuciłem jeszcze, dobra, trudno. Czyli nie trzeba rzucać na nie daleko. Skubany, no. I co, znowu branie? Tylko co rzuciłem. To one, kurde, pod brzegiem biorą te bersze. Coś czuję, że bez odpowiedniej zamęty to tych dwóch rybek nie złapię. Na to wychodzi, że berż bierze gdzieś blisko. Cholera, no. Żebym go wcześniej zauważył. Jest drugi metr był atak. Tylko pytanie co to? Jeśli nie będzie skakał, to który jest sandacz albo szczupak? Przepraszam, albo sum. Który jest sandacz albo sum? Jeśli nie będzie skakał. Jeśli będzie skakał, to boleń albo szczupak. Zbranie, tak? Czy nie? Kim jesteś? Zwykły sandacz, dobra. Bardzo ładnie. To ja spróbuję w takim razie rzucić bliżej. I skoro on tutaj pod brzeg podchodzi, to może jakoś uda się go, kurczę, tutaj przywabić. Tu dziadyga, kurde, siedzi ten bercz, no. Czyli nie trzeba daleko rzucać. Coś było.
Gdzie on może siedzieć? Wędka na żółto weszła, tak? Strasznie szybko się te fidery zużywają.
Kurde, branie miałem. Ajajajajajaj. O! Z 7 metra! Bądź berszem, please. Kurde, bele. No coś takiego, no. Pięknie. Pięknie, kurczę, prawie 5,5 kilo, no. Jasny gwint. Z 7 metra, ale się wystraszyłem. A kurde bele, piękny. Z 7 metra przywalił, no. A na larwę łaś psa nie weźmie. Ale wygiął wędkę. Dobra, końcówka została. Bez odpowiedniej zanęty to będzie ciężko. Damy tym razem może więcej. Damy 11 gramów. Także podczas czytania czatu na telefonie przywalił mi kurczę sandacz prawie i pół kilo z 7 metra, no nieźle. Ręce zajęte. Larwy łaśpca. Będziesz rozpiorem czy nie będziesz?
Ciosa. Za chwilę wbije, Damian. No, za chwilę wbije. Tutaj. Za chwilę będę kończył. Zrobię chwilę przerwy i tu spinningi może porzucam na tego Bersza zapoluję. Ale kurczę, mówię, czytałem czat, ściągam sobie tą blachę, ściągam. Nawet nie patrzyłem, co się dzieje. Co się dzieje. Bum, kurde. Aż kurczę. Się normalnie, aż podskoczyłem. Z 7 metra kurczę mi przywalił 5,5 kilo sandacz, no. Liczyłem po cichu, że to może być berszy, jednak tu. Rzuć gdzieś tu na razie. Jednak tu nie był bersz. Ale rekordowy sandacz jak najbardziej mnie cieszy. Bardzo. Odłóż to. O! Obyś nie był leszczem. Obyś tylko nie był leszczem. Ale chyba będziesz. Ale jeszcze leszcza na larwy łaśpca chyba nie złapałem. A może złapałem? Oh. Wobłę tak, wzdręgę i płoci tutaj nie, wobłę tak. Ojej, kleszcz. O, tutaj chyba mam nawet w siatce unikatową, to zobaczysz, aczkolwiek chyba. Trzy unikatowe, które miałem, to na żółto larwę. A ta rekordowa tutaj z tego miejsca, to zaraz zobaczysz. Ona miała kilo 30 coś. Kilo 30 coś ona miała. Na ochotkę. Na ochotkę. Ale też i unikatowe miałem na żółtą larwę. Ochotka i żółta larwa. Wzdręgi i płoci unikatowej tutaj jeszcze nie złapałem. Ale płoci tutaj nawet nie szukam, gdyż mam ją złapaną na dwóch łowiskach w unikacie, także nawet jej nie szukam tutaj. Aczkolwiek medalowa 60 deko była. Reszta mniejsza. Może ja będę znowu zwijał i będę patrzył na czat. Może znowu branie będę miał. Aha, dobra, odłóż. Nawet nigdzie nie można spojrzeć, bo jest branie na jedynce. Już. Już. Ale by nie. Czyli tu trzeba na tej rybki będzie z odpowiednią zamętą przyjść. Na to wychodzi. Wtedy będzie inna rozmowa zupełnie. Co to karasz?
No to jasne, że pamiętam jaki haczyk. Dwójka. Haczyk dwójka. O, coś niedużego z 40 któregoś, bądź berszem, ale coś skoczyło, to może być szczupak. Jeśli wyskoczył, to może być mały szczupak. Haczyk dwójka. Bądź berszem. Chyba bersz. Bardzo ładnie. Jest bersz. Jest bersz. Bardzo ładnie. 87 deko. Dobra. A, w zawad weszło, dobra. A zaraz damy na Discorda, wbiję tutaj do około 15, bo potem tutaj zamierzam pospinningować. Może tego bersza uda się dziada złapać. Także zaraz wbiję, nie? Nie mam zamęty odpowiedniej, kurczę, to takie to, popanie. Na te dwie ryby tutaj. Dobra. Mały sandacz albo bersz. Kurde, branie jeszcze. No, dawaj raz, dwa.
Czyżby to młody leszcz? Leszcz. Od razu rozmontuję sobie tamtą wędkę. A tu spróbujemy chwilę z żółtym tygryskiem, z cytrynowym tygryskiem, moim ulubionym. 14:30, zaraz trzeba będzie spadać pod kajak i próbować tam. Tu ani wzdręgi tu nie chwyciłem, ani rozpióra. Maleństwa na jednej i na drugiej wędce. Jest i wzdręga, no. Jest i wzdręga. Po ostatnim rzucie na grunt. Widzisz, tak jak mówiłem, Damian, w obu siadają też na żółtą larwę. Unikaty tak samo. Nie tu. Kurka wodna, no. Dobra, to już nie będę rzucał.
Stręga, będzie ładna. No jest nareszcie, kurde bele, jest! Nareszcie, kurde, w końcu! Dobra, jak się zerwiesz, to trudno. Ja chcę bojkę postawić. Dawaj nawigację, trudno. Tak, chcę. Dziękuję. Dawaj, 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 gościu. I to ładna, kurczę, ponad kilo. Wow. Pewnie leszcz, znając życie. No, dzięki, Damian, dzięki, kurczę, w końcu. W końcu. Rozpiór został mi jeszcze ten nieszczęsny i bersz. Kurczę. Dobra. Szczupak, elegancko. Przede wszystkim. Cofnij. A tu te bojki są koło siebie, tak? Niewielka różnica. Z odpowiednią zanętą to i tego rozpiora też się da wyhaczyć. Dobra, ja tam to usunę. Rozpiór będzie. Aha, dalej nawet jest za tym. Dobra. Cię nawet troszkę dalej rzucę to. Ok. Kurde bele, no. Siadła, siadła. I unikatowa wzdręga jest do ilu? Znaczy, jaka jej waga mnie bardzo ciekawi? Do 1,5 kilo. To 1,5 kilo. No to 1,20 kg. Jestem happy. Jestem happy, dobra. Jeden dosłownie zarzut. I kończę chwilę przerwy przed spinningiem. Może tego bersza dziada uda się w końcu dorwać. Kurczę, wziął i spadł od razu. Poprawił. Albo to drugi, nie, tamte mocniejsze bicie było to. Dobra, będzie pewnie któryś sandacz albo bersz. Wolałbym bersza. Wolałbym bersza. Aha, dobra, trzecia opcja. Okej, dobra, także ja kończę na razie. Dzięki za oglądanie. I do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.